Święto miasta Lubawka. Święto miasta Lubawka. Lubawka da się lubić. Nie dawaj nigdzie, bo to jest pod wokal zrobione. Jest tak wykręcony, że to jest skin. Wielkimi brawami przywitajmy zespół Joss z Lubawki. Wielkie, wielkie, ogromne brawa! Oh!
zespół WRZOS, wielkie brawa dla nich, a ja jeszcze przychodzę do Państwa, żeby Wam powiedzieć, że cały czas na patelni trwają animacje naszych animatorów. Przed chwilą mieliśmy pojedynki rycerskie na balony, a teraz coś ciekawego tam się dzieje. Zapraszamy wszystkie dzieci na patelnię. Animacje trwają, a przygrywa zespół WRZOS, dla którego proszę o wielkie, wielkie brawa. Thank you.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy zespołowi Wrzos z Lubawki. Wielkie, ogromne brawa dla nich. Jest ze mną na scenie pan wiceburmistrz miasta Lubawka, pan Sławomir Antoniewski oraz pan dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, pan Marcin Makaś, którzy chcieli osobiście podziękować za te wszystkie występy zespołów ludowych oraz orkiestry Dętej z Lubawki. Proszę Państwa, myślę, że jesteśmy tutaj zgodni. Wielkie, wielkie brawa dla Wrzosu, dla Zgody, dla Orkiestry Dętej. Zawsze możemy na Was liczyć, na Waszą energię i wiemy, że to nigdy nie przeminie. Także dziękujemy, wielkie brawa. Bardzo się cieszymy, że mamy jedno Miejsko-Gminne Centrum Kultury, a w nim aż trzy takie wspaniałe formy. I zespół Wrzos, i zespół Zgoda, i Orkiestra Dęta. Żadna nie jest ważniejsza, wszystkie są najważniejsze. Dziękujemy Wam bardzo. Proszę podziękować serdecznie naszym młodym, kochanym, nam dają, bo im należą największe brawa. Oczywiście, tak jak Pani zauważyła, nie tylko starsi, ale już bardzo, bardzo młodzi też są w tych zespołach, także na pewno Zgoda, Wrzos i Orkiestra nigdy nie przeminą. Nigdy, nigdy, nigdy nie przeminą, oby tak było oczywiście. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie zespół Zgoda, Wrzos, Orkiestra Dęta, czyli muzyczna siła gminy Lubawka. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby zasilić szeregi tych zespołów, warto się skontaktować z kierownikami, bo na pewno każde gardło zostanie bardzo gorąco przyjęte. Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o blok zespołów ludowych, blok biesiadny. Teraz czas na to, żeby na scenie zainstalował się zespół Jurada. Zespół Jurada, który tworzy swoje... A właśnie, gdzie jest fanclub? Ja powiedziałem zespół Jurada, to nawet nie ma hałasu. O, proszę. Od razu na każde hasło Jurada ja bardzo proszę o brawa. Bardzo, bardzo proszę. I ten właśnie zespół tworzy muzykę autorską, troszeczkę inspirowaną różnymi nurtami z muzyki rozrywkowej. Nie ukrywam, że bardzo fascynuje ich polska grupa Universe i dobrą informacją jest to, że prowadzimy rozmowy z grupą Universe, żeby ta grupa zagrała u nas w Domu Kultury wkrótce koncert. Jest to dzięki sugestii właśnie naszego kochanego zespołu, który już za chwilę pojawi się na scenie. Przysłuchajcie się, moi drodzy, tekstom tej grupy. One opowiadają nie tylko o miłości, nie tylko o takich lirycznych rzeczach, ale również w piękny sposób opisują dawne czasy Lubawki, dawne czasy naszej całej gminy.